Europejski Zielony Ład, który jest celem strategicznym Unii Europejskiej, on mówi bardzo wyraźnie o tym, że Unia Europejska będzie neutralna klimatycznie netto w roku 2050 i ani pandemia COVID-19, ani inflacja, ani wojna na Ukrainie tego nie zmieni. Czy tego nie zmieni, czy my to, nam się to podoba, czy nie, to jest pewna, uważam, dana zastana, która wynika po prostu z tego, że dzisiaj ten cel jest tak głęboko zinternalizowany, tak wpisał się w ogóle już nie tylko w cele polityczne czy gospodarcze, ale wręcz dzisiaj klimat staje się nową tożsamością Unii. Znaczy ja mam wrażenie, że jest takim świętym graalem, czymś, co ma nas wszystkich połączyć. To było zawsze coś, co było takim brakującym elementem, szczególnie o który zabiegali eurokraci unijni, ponieważ to ten święty graal nadawałby legitymizację do wzmocnienia kompetencji też Brukseli.